Janek Szynal, utalentowany muzyk i wokalista, śpiewa i gra na pianinie. Pochodzi z Tuszymy koło Mielca. Jego największym marzeniem jest tworzenie muzyki i koncertowanie. Jak sam twierdzi, robi to prosto z serca. Posłuchajmy, co nam o sobie powie. Witam Was serdecznie, Szymon Burek, redakcja tygodnika Corso, a tak naprawdę jest to taki nasz od czasu do czasu projekt muzyczny, w którym spotykamy się z artystami, z muzykami, którzy działają i robią bardzo ciekawe rzeczy. Bardzo się cieszę, że naszym gościem jest Jasiek Szynal. Witam Cię, Jasku, dziękuję Ci, że znalazłeś dla nas czas. Pomimo tego, co się dzieje, bo jesteś zapracowany i robisz dużo w swojej takiej działalności muzycznej. Myślę, że tutaj dzisiaj o tym wszystkim opowiemy. Ja myślę, że tak. W tym momencie już trochę mam mniej tej pracy. Skupiam się, przynajmniej staram się skupiać tylko i wyłącznie na muzyce. Jest mi mega miło, że mnie zaprosiłeś i dzisiaj tutaj jestem, nie? Ja tylko przypomnę, Jasiek, oczywiście znany jesteś tutaj w naszym mieleckim świadku, mieleckim regionie. Tu się uczyłeś i gdzieś miałeś też taki bardzo ciekawy moment. 2018-2019 rok to był Twój udział w programie Mam Talent. I tam udało Ci się pokazać i też zaprezentować swoją muzykę. Doszedłeś do ścisłego finału i to wszystko naprawdę było dla Ciebie takim, myślę, ważnym początkiem, może nawet nie początkiem, ale takim ważnym etapem, gdzie mogłeś faktycznie prezentować to, co robisz, to jak to robisz, jak komponujesz. Chciałbym od tego zacząć. Może właśnie wracając do tego doświadczenia z 19 roku, co działo się potem, jak to też wspominasz? Okej, dla mnie takim właśnie rokiem przełomowym był właśnie ten 2019 i udział w całym programie. Wtedy nabrałem takiej pewności siebie, ogłady ze sceną, jak i z publicznością. Uwierzyłem, że ta droga jest słuszną drogą, mogę w to dalej brnąć. No i to był 2019. 2019 szybko minął. Tak, po finale miałem dużo rozterek, tak, co tak naprawdę mam dalej robić. Byłem na studiach. Studiowałem pół roku na Politechnice Krakowskiej i postanowiłem, że oddam się w 100% muzyce, tak. Bardzo ryzykowny krok. I dalej dążę tą ścieżką, tak. Jak dalej się ta cała sytuacja potoczy, na pewno dużo zależy od samozaparcia, od pracy, którą na co dzień wkładam. Wierzę, że w końcu się uda. Ważne jest to, żeby właśnie w coś wierzyć, w siebie i w tą pracę, którą się wykonuje, tak? Często nauczyciele muzyki, śpiewu mówią swoim uczniom, że ważne jest też z jednej strony to jest pewne, masz talent i masz co pokazać, czy też o czym mówić i w jaki sposób się wyrażać muzycznie, ale właśnie nauczyciele to podkreślają, że ważne jest też skonfrontowanie tego. Mhm. Zarówno ze sceną, ale też szeroko pojętym, można powiedzieć, takim gronem ekspertów. Ten program wtedy to na pewno pokazał. Na pewno to poszło w świat. Ja pamiętam wtedy bardzo dużo bardzo ciekawych, bardzo fajnych. Zresztą byłem tam. Byłeś na finale, tak. I pamiętam wiele bardzo ciekawych komentarzy na temat tego, co wtedy się tam wydarzyło. I bardzo dużo ludzi trzymało za Ciebie kciuki. Myślę, że cały czas trzymają. Ja cały czas wracam do nagrań wtedy, one są na YouTubie. Ludzie cały czas podkreślają, piszą już nawet teraz, tak, nie? Że to było coś niezwykłego, trzymają za Ciebie kciuki i chcą, żebyś faktycznie cały czas na tym rynku muzycznym jeszcze bardziej się pokazał i trzymają za Ciebie kciuki. No i właśnie, tutaj przechodzę do tych późniejszych miesięcy, a nawet zeszłego roku, tak. 2001, bo wtedy pojawia się Twoje debiutanckie początki Twojej muzyki. Wtedy usłyszeliśmy po raz pierwszy Chemiczną Noc. Tak, Chemiczna Noc wyszła
ile, kiedy, no, około 8 miesięcy temu, tak? Czyli to jest tak naprawdę pierwszy singiel już pod skrzydłami Sony Music Poland. Co o tym mogę powiedzieć? Na pewno niesamowite przeżycie, długo na nie czekałem, bo tak naprawdę Chemiczna Noc powstała już w październiku, 2020. Zrobiliśmy ją razem właśnie z Olkiem Świerkotem, ale tak naprawdę sam początek już Chemicznej Nocy ukształtował się w styczniu 2020, a wtedy razem z Michałem Tulikiem sobie usiedliśmy tam przy kompie i Michał zagrał pierwsze dźwięki tej Chemicznej Nocy. No i ja wtedy już wiedziałem, że to się nadaje jako na singla, tak? Poszło? Wiadomo. Różne są oczekiwania, tak? Ja dużo od siebie wymagam i wiem, że stać mnie na więcej, więc tak, to są, teraz wyszły trzy pierwsze single, mam pomysł na kolejne single, co dalej się wydarzy, no to już myślę, że czas pokaże, nie? Ta muzyka się broni. Myślę, że przede wszystkim tym, że to jest właśnie wasza, twoja i twoich kolegów muzyka, twoje teksty, więc to jest chyba też ważne, bo często tego w tej muzyce obecnej, którą słuchamy, brakuje właśnie. Jednakże często za takim artystą gdzieś tam jest w tyle ogromny zespół ludzi, który robi tak naprawdę wszystko za niego. Trochę nad tym ubolewam, ale właśnie w tym całym, można powiedzieć, biznesie muzycznym jesteś ty, który faktycznie bronisz się przede wszystkim, i to jest najważniejsze, przede wszystkim muzyką. Ja tak uważam i nawet już słuchając tych trzech singli, które mieliśmy do tej pory, już tą przyjemność słuchać. Wiesz co, powiedziałeś, że sam piszę. Tak, staram się przede wszystkim sam pisać, ale w przypadku tych trzech singli tak naprawdę tylko Maraton jest jakby moim takim tworem, jeśli chodzi o sam tekst. W przypadku Rakiety większość tam tekstu napisała Daria Zawiałow i za to jej serdecznie tutaj dziękuję. Ale sytuacja wyglądała w ten sposób, że razem z Michałem Kuszem ja tam gdzieś jakiś demo podesłałem mu, no, to się mu spodobało. Michał Kusz, producent, tak? Producent Rakiety. I tam był problem z tekstem. Ja próbowałem do tego coś napisać, ale no ciężko nam to szło, tak? A z racji tego, że Michał Kusz na co dzień pracuje z Darią, no to oni mają taki wspólny przelot i dobrze się rozumieją, tak? Więc dla Darii to nie było jakimś problemem napisanie takiego tekstu szybko. Szybko to się wydarzyło i w ten sposób powstała Rakieta. Chemiczna Noc. W Chemicznej Nocy są, jest mój tekst, to zwrotek, a znowuż refren urozmaicił nam tutaj Roman Szczepanek, tak? Który pisał też między innymi dla Korteza. Tak? Także też tutaj był wkład osób trzecich. Następne piosenki, które właśnie chciałbym wydawać, już chciałbym ze swoim tekstem w 100% je wydać. Dobrze powiedziałem? Tak. Powiedzmy. Dobra. No i tak to wygląda. No. W sensie chciałbym się skupić też i na tekście, bo muzycznie melodie są moje, chociaż w Rakiecie też tam Daria muzycznie to wszystko urozmaiciła swoimi melodiami. Podoba mi się też właśnie taka bardzo, też widzę, że wszyscy tam pracujecie nad tym, żeby to była bardzo, ta muzyka składała wiele instrumentów, że to było bardzo takie, może to śmiesznie brzmi, muzyczne, ale w tym jakby kontekście jest to, wydaje mi się, bardzo ważne, bo jest to oryginalne, tego się dobrze słucha. Chociażby Rakietę, ten singiel z zeszłego roku, który faktycznie no, chociażby w polskim radio, no ja słuchałem go po prostu jadąc do pracy. Leciał tam gdzieś w Trójce, tak? W Trójce, okay. Tak naprawdę chyba kilka miesięcy leciał i powiem ci, że no bardzo fajne to jest. Takie słuchanie kolegi. To zmieniło, to zmieniło. Wyszedł z naszego tutaj regionu i no to jest takie miłe.
Wiesz co, rakieta jest taka bardziej elektroniczna. Ona od maratonu czy od chemicznej nocy trochę się odróżnia, bo w rakiecie przepraszam, w chemicznej, jak i w maratonie to jest bardziej, to są bardziej takie gitarowe brzmienia. Rakieta jest bardziej elektroniczna, tam słychać rzeczywiście takie taki nurt bardziej syntowy, tak? Przelot syntowy. A znowuż chemiczna noc, wiadomo, w tym momencie, jeśli chodzi o produkcję, produkuje się większość rzeczy na kompie, już nawet nie ma raczej nawet perkusji żywej, tylko wszystko jest z kompa, z wtyczek. Jedynie jeśli chodzi o gitary, no to gitary są rzeczywiście w każdym numerze, są żywe, bo ciężko jest uzyskać z jakichś tam wtyczek fajne gitarowe brzmienie. Także gitary są zawsze, zazwyczaj nagrywane. Co ogólnie o tej muzie mogę powiedzieć? No, wiesz co, na przykład jak sobie analizowałem ostatnio właśnie ten sam numer z Mam Talent, tak? Kiedy to był ten pierwszy numer, ten castingowy. Wiesz co, on był bardziej emocjonalny, tak? I tutaj myślę, że idąc dalej, wydając następne single, na pewno, owszem, chciałbym zrobić coś takiego przebojowego, ale nie chciałbym zapomnieć o tej swojej takiej wrażliwości, o stworzeniu jakiejś ballady, która rzeczywiście będzie znowu wyciskaczem łez i będzie totalnie szczera, prosto serca, nie? I myślę, że taki numer powinien powstać, jak może już powstał. Jest sporo tych demówek, które już do tej pory tam udało mi się zrobić. Kwestia po prostu czasu, wiesz, bo czas tutaj też jest na pewno takim głównym znacznikiem tego, co się za niedługo może wydarzyć, tak? Ale patrząc na to wszystko, jak się teraz kształtuje rynek, no niekiedy ludzie zbytnio mogą się nie zajść na muzie, tak? A wystarczy, że mają, powiedzmy, wyświetlenia na TikToku, na Instagramie, tak? I potrafią stworzyć coś, nie mając takiego nawet zaplecza muzycznego, tak? Tego skilla muzycznego, a i tak gdzieś wychodzą w dal, wybijają się i na Spotify tworzą jakieś ogromne, niesamowite liczby, nie? Z jednej strony szanuję, z drugiej strony troszkę mnie to boli, nie? Irytuje. No ale wiadomo, jakby... No, na pewno przyszło ci działać w takich właśnie, trzeba tutaj powiedzieć, trudnych czasach, jeżeli chodzi właśnie o pojawianie się nowych projektów muzycznych w tej przestrzeni, ale i tak ja na przykład i myślę, że jest wiele takich osób jak ja, które gdzieś tam szukają tej perełki, gdzie szukają też i też trzymają kciuki za ludzi, którzy faktycznie kochają muzykę i chcą po prostu tworzyć swoją muzykę, tak? To jakby pilnują, żeby to było faktycznie od początku do końca to, co chcą, żeby jasne, to było. Tak, nie? Jasne. Tylko tak, teraz widzisz, jak kiedyś, nie wiem, na Spotify'u wychodziło, nie wiem, 20 nowych numerów na New Music Friday Polska, a w tym momencie tych numerów wychodzi, przypuśćmy, 4 razy więcej, tak? Także też i powiedzmy rynek się poszerza. Tak. I tutaj no, jest po prostu większa konkurencja, tak? Ale dobrze, będziemy walczyć, nie poddam się. A wracając jeszcze do początków, do tego, w jaki sposób, no myślę, że jeszcze o to nie pytałem, jak to w ogóle było z muzyką u ciebie, gdzie tam jakby zacząłeś się muzyką i interesować, no i też przede wszystkim śpiewać. Tak, wiesz co? Grać. Tak. Wszystko, wiesz, zaczęło się od takiego numeru popularnego. Myślę, że jeden z takich kluczowych numerów The Beatles, Yesterday, kiedy to mój nauczyciel tam w gimnazjum puścił właśnie ten numer nam. I ja stwierdziłem, tylko po prostu poleciała mi łza po wysłuchaniu tego numeru. Wtedy jeszcze angielskiego, wiesz, nie ogarniałem, tak naprawdę nie wiedziałem, o czym ten numer jest, ale sama muza, którą tam wtedy usłyszałem, po prostu mnie poruszyła, tak? Taka baladka, wiadomo, o czym, kto i jak, tak? Napisał tę piosenkę. Od tego się wszystko zaczęło, myślę, taka moja wrażliwość wtedy się uruchomiła. A jeśli chodzi o, wiesz, o taką kształcenie się w jakimś tam kierunku muzycznym, to zdecydowanie to sprawa moich rodziców, mojej mamy i mojego taty, którzy zapisali mnie tutaj jeszcze do ogniska takiego muzycznego. Tam się kształciłem.
Później stwierdziłem, że ja muszę wszystko sam, tak? I to trochę taka Zosia Samosia ze mnie była. Wiesz, na chwilę sobie zrobiłem przerwę też tam 2 lata, a później wróciłem do tego. Próbowałem śpiewać, grać. No i po samym programie właśnie Mam Talent zacząłem sam produkować już kolejne numery. Mam nadzieję, że za niedługo też i właśnie wyjdą takie stricte moje produkcje, tak? Czyli że muza i tekst będzie w 100% moja, nie? Ale zobaczymy. Ja ci przede wszystkim też gratuluję tego, że cały czas gdzieś tam jakby panujesz nad tym i faktycznie wydaje mi się, że wiesz, co chcesz zrobić i co przed tobą, jakie masz plany. Właśnie tu ci przerwę, bo wiesz co, bo to jest właśnie niesamowite, bo nad tym się ostatnio zastanawiałem, tak? I wiesz co, ja myślę, że jeszcze muszę sprecyzować, co tak naprawdę chcę osiągnąć. Znaczy, wiem, co chcę osiągnąć może, ale bardziej muszę sprecyzować pomysł na siebie, tak? Żeby mieć jedną jakąś w tym wszystkim zachowaną formę, nie? Żeby nie latać od A do B, tak? Tylko żeby cały czas zostać przy tym A, nie? Trochę mnie uratowałeś z tego pytania, co dalej, bo wydaje mi się, że to jest za proste pytanie. I faktycznie to jest ciekawe, że szukasz też trochę pomysłu na to wszystko, co wokół ciebie jest i w jaki sposób to tworzysz, nie? I tak. Myślę, że to jest... No spokojnie, myślę, że ten pomysł się znajdzie. Wiesz, kwestia dojrzałości chyba też. Takiej dojrzałości po prostu życiowej. Okej. Okay. Wiesz co, wydaje mi się, że jeszcze warto porozmawiać o tym. Pamiętam naszą rozmowę w przestrzeni medialnej z 2019 roku, a teraz, kiedy słucham ciebie i kiedy rozmawiamy w 2022, wydaje mi się, że wykonałeś ogromną taką wewnętrzną, taką pracę nad sobą, nad tym, w jaki sposób też mówisz o tym, co robisz, w jaki sposób potrafisz to wszystko opisywać. Chyba to było też dla ciebie takie ważne, wyzwalające to, co się wydarzyło przez te kilka lat. Taka forma otwarcia się, to wszystko, tak. Te działania medialne, muzyka, ona gdzieś tam jeszcze ciebie zmienia i też otwiera jeszcze bardziej? Wiesz co, to jest forma otwarcia, forma pewności siebie na pewno, ale wiesz i takiego poukładania pewnych spraw swoich w głowie, tak? Wcześniej myślę, że w ogóle nie miałem pomysłu na siebie, tak? W sensie bardziej myślałem o tym, żeby wzorować się na kimś, okej, okay. Wzorowanie się na kimś jak najbardziej, można coś zaczerpnąć, tak, ale przede wszystkim trzeba wyrobić taki swój styl, tak. Myślałem wcześniej, że mogę być bardziej w wypowiedziach, w wywiadach, bardziej taki rozrywkowy, zabawny, ale jednak natury nie oszukasz. Jestem bardziej, myślę, taki nostalgiczny, wyważony, więc chyba w tą stronę chciałbym pójść, jeśli chodzi o, wiesz, o rozmowę, tak? No, niestety, bardzo dobrze, trzeba pokazać swoją szczerą twarz, tak? A nie Janka, który jest... Znaczy, postać wymyślona. No okej, okay, tutaj można się skupiać nad różnymi alter ego, tak? Ale przede wszystkim trzeba zachować tą swoją szczerą, naturalną twarz, tak? Myślę, że ludzie to czują i później weryfikują, oglądając to. Dobrze, wysłuchaliśmy kolejnych... Części oficjalnej. Części oficjalnej też, ale kolejnych przede wszystkim... Twojej muzyki, muzyki też przez ciebie wyprodukowanej. Kolejne szykują się, premiery. Wiesz co, ciężko mi jest powiedzieć. Znaczy na pewno w jakimś okresie czasu szykują się. Jest tych piosenek, numerów bardzo dużo. Tak, chciałem wrócić do tego, że o ten materiał, bo na pewno on już jest. I tylko kwestia, kiedy się pojawi. Kiedy się pojawi? Wiesz co? Trudne pytanie mi zadajesz. No. Nie, wiesz co, szczerze na mówiąc... Tak, na finał. Wiesz co, nie wiem. Totalnie nie mogę tutaj podać takiej konkretnej daty, ale myślę, że
jesienią, tak? Znaczy, bo gdyby to tylko ode mnie zależało, ja w tym momencie wracam do domu, wiesz, i wypuszczam całą epkę, tak? Ale niestety to tak nie działa i wiesz, i te decyzje nie są podejmowane tylko przeze mnie, tylko przez cały, wiesz, zarząd i tak dalej. Także wiesz, konkretnej tutaj daty nie umiem sprecyzować, nakreślić, ale mam nadzieję, że jak najszybciej, tak? To się wydarzy, stanie. I tak będzie. Oczywiście wszyscy trzymamy za Ciebie kciuki. Trzymamy kciuki też przede wszystkim za całą grupę, która wokół Ciebie jest, bo warto to podkreślić. Ja to widziałem na żywo wtedy w 2019 roku, ale jestem przekonany, że to cały czas jest wokół Ciebie, że masz wokół siebie grupę ludzi, która Cię wspiera, która z Tobą pracuje, która po prostu jest z Tobą. I to chyba też jest ważne w tej całej działalności, w tworzeniu muzyki, że no masz ludzi, którzy trzymają za Ciebie kciuki i cały czas Ci mówią iść do przodu. Tak, wiesz co, tutaj przede wszystkim chodzi o wsparcie bliskich, wiesz, bo tak. są pewne momenty, kiedy przychodzi taki totalny moment zwątpienia, moment wręcz czasem frustracji, tak, że coś chciałbyś zrobić, ale jednak czasem tego nie możesz zrobić, tak? Z różnych przyczyn, tak? I wtedy wsparcie bliskich jest zdecydowanie najważniejsze, tak? I zawsze przy takich rozmowach i kiedy spotykam się z osobami, które faktycznie już poszły na obraną ścieżką, robią, działają muzycznie, tak jak ty, to ja się pytam, gdyby wróciły o kilkanaście tam lat wcześniej i wcieliły się w rolę takiej osoby, która odkrywa w sobie umiejętności, to, że potrafią śpiewać, to, że potrafią grać, ale właśnie gdzieś tam myślą, gdzie wejść, co zrobić i tak dalej, to co byś im doradził właśnie tym osobom, które zaczynają, które gdzieś tam myślą, żeby pójść taką ciekawą ścieżką, jaką ty obrałeś. Na początku myślałem, że zadasz mi pytanie, czy jakbym wrócił się 5 lat wstecz, czy bym poszedł tą samą drogą? O to cię nie będę pytać. Dobra. Bo wydaje mi się, że chyba znam tę odpowiedź. Że nie, 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 żartuję. Myślę, nie, że, wiesz, że nie żałujesz, nie? Chyba tych branych. Pewnych decyzji będziemy, może inaczej. Gdybyśmy podjęli takie, a nie inne decyzje, to są, wiesz, takie składowe w naszym życiu, pewnie niektórych decyzji teraz żałujemy, tak? Ale gdybyśmy ich nie podjęli, to może też byśmy żałowali, tak? Ja też jestem takiego zdania i uważam, że nic nie dzieje się bez przyczyny, tak? Wszystko jakoś tam jest może zapisane wcześniej przez kogoś. Trzeba nabrać takiej ogłady z muzyką, wiedzieć, po co się to robi, tak? Ale w późniejszych takich etapach też i trochę zaryzykować, tak? Bo wiadomo, można robić, jeśli chce się rzeczywiście iść już taką rzeczywiście typowo ścieżką muzyczną, trzeba dużo poświęcić. Naprawdę trzeba dużo poświęcić i czasami relacji takich międzyludzkich, co jest dla mnie najbardziej chyba z tego wszystkiego przykre, bo jednak nie zawsze możesz pogodzić pewne sprawy z tym, co robisz tutaj, tak? Szczególnie na początku, kiedy zaczynasz, kiedy potrzebujesz naprawdę dużo czasu do tego, żeby to wszystko rozwijać, nie? Dlatego poświęcenie tutaj jest mega ważne w tym wszystkim. Odwaga do tworzenia, odwaga do bycia pomiędzy ludźmi, tak? A ludzie, jak wiesz sam, są czasem są mili, a czasem są po prostu niemili. No, niemili, że tak powiem. Więc to jest też praca z ludźmi. I też trzeba być przygotowanym na to, że czasem ludzie, gdy już tworzysz muzę, to tworzysz ją też między innymi po to, tak, żeby albo ludzi znaczy przede wszystkim, żeby uszczęśliwiać, tak? Ale tutaj chodzi o taki wymiar, wiesz, duchowy, nie?
ludzie też odbierają muzę na różny sposób. Jedni to traktują jako lekarstwo. Jesteś czasem ich, że tak powiem, lekarzem, tak? Także musisz się mierzyć z różnymi jakby tutaj wymiarami. Jesteś odpowiedzialny czasem za niektóre wyrazy, które tam gdzieś umieścisz w swojej piosence i później ludzie się z tym utożsamią, tak? Także odpowiedzialne trochę zadanie z jednej strony, ale mi to sprawia radość, także jest super. Jasiek, bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę. Myślę, drodzy Państwo, że poznaliśmy trochę głębszą sferę życia, bo też zależało mi na tym, żebyśmy porozmawiali trochę z jednej strony o muzyce, ale też przede wszystkim o Tobie, o tym, co myślisz o muzyce, co myślisz o tym wszystkim, co dzieje się wokół Ciebie. Ja tylko przypomnę utwory, produkcję Jaśka możecie Państwo i zobaczyć i posłuchać na jego kanale. Tak, na YouTube. Tak. Lajkować, komentować, subskrybować. Tak. I polecamy, żebyście to zaraz po tym nagraniu poczynili i sobie zobaczyli. Im będzie tego więcej, tym szybciej wyjdzie piosenka. O, to tym bardziej. To jest też dla nas wszystkich zadanie. Ja Ci już przede wszystkim życzę powodzenia w kolejnych wszystkich działaniach, Twoich planach i mam nadzieję, że spotkamy się za jakiś czas i porozmawiamy sobie na kolejne, myślę, ciekawe tematy. To już myślę po pierwszej płycie. Tak, po pierwszej płycie zdecydowanie musimy się tutaj spotkać i porozmawiać o tym materiale. Tak. To będzie taki początek naszych, myślę, kolejnych ciekawych rozmów. Bardzo Ci serdecznie dziękuję. Również życzę dziękuję. Ci powodzenia i oczywiście my wszyscy trzymamy za Ciebie i pamiętaj o tym, że trzymamy za Ciebie kciuki i jesteśmy z Tobą. Ukłony.